Przed nami trzecia prelekcja. Można powiedzieć tak, że dotychczas mówiliśmy o tym rolnictwo ekologiczne, a ekonomia i finanse, rolnictwo ekologiczne, a proces certyfikacji i konwersji. A teraz, drodzy Państwo, mamy przed sobą temat, który zestawia rolnictwo ekologiczne z wpływem na środowisko, a także z konsumentami, czyli z tymi, którzy po produkty ekologiczne sięgają. I naszą kolejną prelegentką jest pani profesor Ewa Rębiałkowska z SGGW w Warszawie. Witamy serdecznie panią profesor u nas w studiu. Witam. Pani profesor będzie nam mówiła o tym, w jaki sposób ten proces produkcji ekologicznej wpływa na te dwa czynniki, o których powiedziałem, czyli na środowisko naturalne i na konsumentów, czyli osoby, które z tych produktów rolnictwa ekologicznego korzystają. Jestem niezmiernie ciekawy tej prezentacji. Myślę, że wątków pojawi się tu wiele i tu tak samo jak w przypadku pozostałych prelekcji, jeżeli nie będziemy w stanie na wszystkie pytania odpowiedzieć w naszym czasie antenowym, to postaramy się te odpowiedzi wszystkim Państwu przekazać. A zatem, pani profesor, czas antenowy dla pani. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jestem zaszczycona, że mam okazję powiedzieć kilka słów o tym, co myślę dla każdego z nas jest bardzo ważne. Czyli w jaki sposób produkcja żywności ekologicznej wpływa na środowisko i na zdrowie człowieka. Pominę plan prezentacji. Moi koledzy, moi przedmówcy mówili, czym jest żywność ekologiczna i o prawodawstwie, więc ja pozwolę sobie może pominąć ten punkt. Warto zwrócić uwagę na podstawowe zasady produkcji ekologicznej, które składają się na ostateczny efekt. Tutaj mamy pokazane je w pigułce, natomiast odrobinę bardziej szczegółowo. W produkcji roślinnej stosujemy wyłącznie biologiczne pestycydy, które są dopuszczone w rolnictwie ekologicznym, a także proste związki siarkowe i miedziowe, natomiast pestycydy syntetyczne są absolutnie zabronione. Stosuje się tylko nawozy mineralne, naturalnie występujące w przyrodzie, np. dolomit, kreda czy wapno z glonów. Syntetyczne nawozy mineralne są zabronione, podobnie jak organizmy modyfikowane genetycznie. Podstawą nawożenia są naturalne nawozy organiczne, kompost, obornik i nawozy zielone. Stosowanie antybiotyków w produkcji zwierzęcej jest sporadyczne, a przetwórstwo surowców prowadzone jest metodami, które chronią wartość odżywczą przy zastosowaniu wyłącznie naturalnych, bezpiecznych dodatków do żywności. Bardzo ważne jest, żebyśmy zrozumieli, w jaki sposób nawożenie, system nawożenia wpływa na glebę i na dostępność związków mineralnych dla roślin. Tu przede wszystkim chodzi o azot, który jest kluczowym pierwiastkiem w tym temacie. I spójrzmy na to, że właśnie w rolnictwie ekologicznym podstawą nawożenia są naturalne nawozy organiczne, jak wspomniałam przed chwilą. W związku z tym my dostarczamy substratu organizmom glebowym, które przetwarzają dopiero ten substrat w próchnicę, a z tejże próchnicy składniki pokarmowe są pobierane w sposób ciągły i we właściwych proporcjach przez roślinę. Jednocześnie stymulujemy biologiczną aktywność gleby, rozwijają się mikroorganizmy i wzmacnia się i rozwija system korzeniowy. W rolnictwie konwencjonalnym podstawą nawożenia są syntetyczne nawozy mineralne, które bezpośrednio dostarczają łatwo dostępne substancje pokarmowe korzeniom roślin. Są to jony, tak jak jon azotanowy, amoniakowy, PO4 czy K, czyli jony, które bardzo łatwo pobierane są przez system korzeniowy rośliny z roztworu glebowego, ale niestety zakłócone są procesy regulacji, czyli nie ma jakby hamulca ta roślina, w związku z tym często jest nadmierne pobieranie azotu i kumulacja azotanu w tkankach rośliny. Jednocześnie obserwujemy, że biologiczna aktywność gleby ubożeje w trakcie tego procesu. I jakie to ma właśnie konsekwencje? Otóż mówiąc w bardzo dużym skrócie, w systemie konwencjonalnym, przepraszam, tutaj powinno być odwrotnie, bardzo przepraszam, nie wiem dlaczego ta pomyłka się u mnie wkradła. Jeszcze raz mówię, jak jest naprawdę. W
systemie ekologicznym roślina rośnie wolniej, ale wytwarza dużo większy wachlarz związków bioaktywnych i jest bardziej odporna. Natomiast w systemie konwencjonalnym roślina rośnie szybciej, ale kosztem tego szybszego wzrostu synteza ważnych związków bioaktywnych jest ograniczona, a roślina staje się mniej odporna. Tutaj na dole widzicie Państwo przykładowe badania, to są badania naszego zespołu z SGGW na temat zawartości kwasów fenolowych w ziołach i widzicie Państwo, że po prawej stronie mamy zioła z produkcji ekologicznej, które zawierają zdecydowanie więcej kwasów fenolowych niż te po lewej, czyli te konwencjonalne. Jest to tylko przykład. Takich badań są już tysiące czy więcej, kilka tysięcy tego typu badań wykonano. Dodatkowo jest tak, że rolnicy, którzy nie stosują syntetycznych pestycydów, wybierają naturalne metody zapobiegania chorobom i szkodnikom. Jednym z mechanizmów odpornościowych roślin jest tworzenie tak zwanych naturalnych pestycydów, czyli metabolitów wtórnych związanych z obronnością. I właśnie w systemach rolniczych, gdzie nie stosuje się syntetycznych pestycydów, rośliny będą bardziej odporne i będą miały większą zawartość metabolitów wtórnych. Tutaj są przykładowe badania duńskie. Pokazana jest odporność upraw ekologicznych na owady w porównaniu z systemem konwencjonalnym. Chodzi w tym przypadku o zarażenie marchwi przez połyśnicę marchwiankę. No i widzimy tutaj, że to zarażenie było wielokrotnie wyższe w systemie konwencjonalnym niż ekologicznym. A tutaj mamy odporność na choroby upraw w porównaniu z konwencjonalnymi i tu chodzi o choroby przechowalnicze cebuli i również widzimy, że tych chorób w cebuli konwencjonalnej wystąpiło znacznie więcej. To była zgnilizna lub pleś. To są przykładowe tylko badania i takich badań również jest bardzo dużo wykonanych. Natomiast jeżeli chodzi o sam skład żywności ekologicznej i konwencjonalnej, to mamy cały szereg różnic, które po kolei będę chciała Państwu, tutaj one są zgromadzone, a natomiast będę chciała po kolei troszeczkę naświetlić te różnice. Najwięcej badań wykonano na odnośnie pestycydów. Mówimy o pestycydach oczywiście syntetycznych. Powodują szereg poważnych problemów zdrowotnych. Są to przede wszystkim ostre i ciężkie zatrucia ludzi. Z najnowszych badań wynika, że rocznie na świecie 385 milionów ludzi ulega ostrym zatruciom pestycydami, a 11 tysięcy osób z tego powodu umiera. Są to przede wszystkim rolnicy i pracownicy rolni oraz ich dzieci. To są te grupy zdecydowanie najbardziej narażone na te smutne właśnie sprawy. Natomiast chroniczne zatrucia ludzi, które prowadzą do poważnych chorób, różnego rodzaju, o czym jeszcze później będę mówiła, dotyczą nas wszystkich, całej populacji światowej, łącznie ze Eskimosami, którzy nigdy w życiu nie stosowali pestycydów, również w ich ciałach znajdziemy pozostałości pestycydów, bo cała biosfera jest połączona. Równolegle od lat 60. obserwuje się coraz większe zakłócenie równowagi biologicznej w ekosystemach rolnych. Przykładem sztandarowym było wymieranie ptaków w latach 70., 80. W okolicach pól znajdowano martwe ptaki, w których to ciałach martwych ptaków znajdowano ogromne stężenia właśnie pestycydów, które zabijały te zwierzęta. No i jeszcze od bardzo dawna wiadomo, że spada zawartość substancji odżywczych w roślinach, które poddawane są właśnie ochronie syntetycznymi pestycydami. Wśród najbardziej udowodnionych skutków pestycydów są zakłócenia rozwoju intelektualnego dzieci, wady rozwojowe płodu, spadek odporności na wszelkie choroby, zaburzenia hormonalne i spadek płodności i wreszcie nowotwory na czele z białaczkami i chłoniakami. Jeśli porównamy żywność ekologiczną i konwencjonalną według najnowszych, szerszych badań EFSA, Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Żywności, widzimy, że 44,5% próbek konwencjonalnych zawierało pozostałości pestycydów, natomiast w przypadku ekologicznych było to 6,5%.
7%, czyli tutaj 7 razy więcej mamy pozostałości pestycydów w żywności konwencjonalnej. Tutaj jest badanie dziecka na właśnie rozwój psychomotoryczny, tak zwany test palcowy. No i mamy sztandarowe badanie meksykańskie, które bardzo dobrze pokazuje problem. Dzieci ze skażonego, z nieskażonego środowiska po lewej potrafiły narysować ludzika zgodnie ze swoim wiekiem, 4-5 lat były to tego typu, tego wieku dzieci. Natomiast po prawej stronie dzieci w tym samym wieku nie potrafiły narysować ludzika. Miały zakłócony rozwój intelektualny i psychomotoryczny, ponieważ żyły w środowisku bardzo silnie skażonym pestycydami. Azotany i azotyny w bardzo małych dawkach potrzebne są naszemu ciału. To muszę podkreślić całą mocą. Niskie dawki są wręcz potrzebne. Natomiast nadmiar tych związków jest bardzo szkodliwy. I tak, powoduje sinicę noworodków i niemowląt. W Unii Europejskiej ten problem jest wygaszony z uwagi na ostre prawodawstwo limitujące poziom azotanów i azotynów w żywności dla małych dzieci. Ale to dotyczy Unii Europejskiej tylko. Natomiast pozostały dalszy problem nadal istnieje. To jest przekształcanie się w rakotwórcze nitrozaminy, które powodują choroby przewodu pokarmowego, przede wszystkim rak żołądka i białaczki. A związków azotowych według najnowszej metaanalizy, czyli dużych badań przekrojowych, jest zdecydowanie mniej. Azotanów o 30% mniej, a azotynów aż 87% mniej w surowcach ekologicznych niż konwencjonalnych. Kolejnym problemem jest kadm, który ma wszechstronne negatywne działanie na nasze ciało, na układ oddechowy, krążenia, nerki, szkielet i jest też kancerogenny i jest go zdecydowanie mniej w surowcach ekologicznych. Zdłuż tej metaanalizy, o której mówiłam, wynika podstawowy jeden wniosek. Jest znacznie więcej polifenoli w surowcach ekologicznych. I te polifenole występują w większości owoców, warzyw, a także zbóż i mają ogromnie prozdrowotne funkcje. Jak Państwo tu widzicie, chronią wszystkie nasze organy, działają antybakteryjnie, antyzapalnie i chronią nas też przeciwko procesom nowotworzenia. Także to jest szalenie ważna funkcja polifenoli, których mamy zdecydowanie więcej w żywności ekologicznej. Jeśli chodzi o chów zwierząt, wygląda on kompletnie inaczej w systemie ekologicznym. Zwierzęta obowiązkowo wychodzą codziennie na wybieg. Przeżuwacze obowiązkowo muszą korzystać z otwartego wypasu na pastwiskach w okresie oczywiście od tego odpowiednim, czyli od maja do września, średnio biorąc. W budynkach inwentarskich jest wystarczająca ilość przestrzeni dla każdego zwierzęcia i żywimy zwierzęta paszami ekologicznymi, najlepiej z własnego gospodarstwa lub z sąsiednich gospodarstw. System chowu, o którym mówię, wpływa na dobrostan zwierząt i na jakość surowca. Szalenie ważne jest to, że produkty zwierzęce, mleko, mięso, jaja zawierają więcej nienasyconych, prozdrowotnych kwasów tłuszczowych. To jest taka podstawowa rzecz, a te kwasy są bardzo dla nas ważne. Czyli zjadając produkty zwierzęce z produkcji ekologicznej, zapewniamy sobie zdecydowanie większe poziomy tych prozdrowotnych związków. Kolejną sprawą jest sprawa antybiotyków. Powiem to krótko bardzo i tak jakby postaram się mówić bardzo własnymi słowami tutaj, żeby nie wprowadzać jakichś nadmiernych terminologii. Zwierzęta w chowie ekologicznym, w chowie konwencjonalnym są z reguły zmasowane. Jest ich dużo na małej przestrzeni. Nie mają też ruchu. W związku z tym narażone są na bardzo duży stres, co powoduje spadek ich odporności. I dlatego zużycie antybiotyków w tego typu produkcji jest zdecydowanie kilka razy większe niż w systemie ekologicznym, w którym można stosować antybiotyki, ale tylko w wyjątkowych sytuacjach zagrożenia życia zwierzęcia. Producent ekologiczny bardzo rzadko sięga po antybiotyki, bo wie, że to po prostu jest dla niego bardzo niekorzystne, a poza tym, jeżeli dobrze dba o zwierzęta, jest to z reguły niepotrzebne. Dlaczego to jest takie ważne? Bo w konsekwencji nadmiernego zużycia antybiotyków
rośnie liczba opornych bakterii, które nie poddają się żadnym antybiotykom i wówczas, gdy trafiamy do szpitala z zapaleniem płuc na przykład, to lekarze rozkładają ręce, bo nie ma antybiotyku, który mógłby nam pomóc. Według specjalistów z tej dziedziny w roku 2050 ta sprawa stanie się numer jeden przyczyny śmierci ludzi we wszystkich krajach. Skoro tak jest dużo korzystnych aspektów składu żywności ekologicznej, o czym mówię dziś pokrótce, oczywiście z braku czasu, ale tutaj jest na tym slajdzie podsumowanie tych najważniejszych naukowych stwierdzeń dotyczących żywności ekologicznej. Jeszcze nie mówiliśmy o przetwórstwie tutaj w ogóle, ale wiadomo, że syntetyczne dodatki do żywności zabronione są w produkcji ekologicznej. Używa się tylko naturalnych, bezpiecznych substancji, których jest zdecydowanie mniej niż w systemie konwencjonalnym, a konwencjonalne dodatki do żywności niestety coraz częściej słyszymy o badaniach, które mówią, iż szereg z nich powinno być wycofanych w ogóle z użytkowania. Mają szkodliwy wpływ na nasze zdrowie. I teraz mogę tylko to Państwu powiedzieć, bo nie ma czasu tu tego tematu rozwijać. Jest wiele badań na zwierzętach doświadczalnych i zwierzętach gospodarskich. Z tych badań jednoznacznie wynika, że zwierzęta dostające pasze ekologiczne, mówię o zwierzętach laboratoryjnych, mają lepszy system odpornościowy, a w przypadku zwierząt gospodarskich również to samo się stwierdza, przy czym bardzo często głównym czynnikiem jest właśnie warunki dobrostanu, czyli duża ilość przestrzeni i w ogóle dobre warunki dobrostanu dla zwierząt, które budują odporność krów, świń, kur i innych królików, innych zwierząt gospodarskich. Skoro tak, to możemy postawić hipotezę, że w takim razie ludzie, którzy spożywają regularnie żywność konwencjonalną, powinni wykazywać lepszy stan zdrowia niż konsumenci żywności konwencjonalnej. Wykonano szereg badań, które pokażę Państwu w pigułce. Badania te mówią, iż w przypadku małych dzieci i ich matek mamy do czynienia z, jeżeli kobiety regularnie zjadają żywność ekologiczną, a przeważa, wynosi ona 80% ich diety, to rodzą mniej chłopców z wadą wrodzoną z podziectwem, ich małe dzieci mają mniej zachorowania na alergię, kobiety te rzadziej cierpią na stan przedrzucawkowy w ciąży, jest to groźny stan, i dzieci generalnie mają mniej zaburzeń rozwojowych, w tym umysłowych. W przypadku osób dorosłych wiele badań pokazało, iż konsumenci ekologiczni mają mniej nadwagi i otyłości, mniej chorują rzadziej na cukrzycę typu drugiego, co jest też plagą współczesności, jak wiemy, mniej zaburzeń układu rozrodczego i mniej chorują na nowotwory, w tym nowotwory ogółem, nowotwór piersi po menopauzie i chłoniak nieziarniczy przede wszystkim, a także wszystkie inne chłoniaki. Te badania, o których teraz mówię, dowodzące, że konsumenci ekologiczni mniej chorują na nowotwory, to są badania francuskie na prawie 70 tysiącach konsumentów. Pierwsze na świecie tego typu badania opublikowane pod koniec 2018 roku. Więc są to badania świeże, będą następne w innych krajach. Na razie mamy te francuskie, które dają nam bardzo dużo do myślenia. Bo nie chyba wszyscy wiemy, że zachorowalność na nowotwory systematycznie wzrasta we wszystkich społeczeństwach europejskich i światowych. Wreszcie sprawa środowiska. Z braku czasu powiem tylko w pigułce, że z wielu badań, już niedługo właśnie zbliżamy się do końca, to jest ostatni chyba właściwie mój slajd. Otóż te badania, ten schemat, który tu pokazuję, jest jakby podsumowaniem bardzo, bardzo wielu różnych badań europejskich i światowych, które pokazują, żółty kolor to rolnictwo intensywne, konwencjonalne. Niebieski to system tak zwany ekstensywny, czyli coś pomiędzy, a zielony to ekologiczne rolnictwo.
im bliżej brzegu sieci pajęczej, tym lepsze wskaźniki. I widzimy, że pomiędzy żółtym a zielonym kolorem jest bardzo duża różnica we wszystkich parametrach badanych. Czyli jakość wód gruntowych, wód powierzchniowych, wpływ na globalne ocieplenie klimatu, zużycie energii, chów zwierząt, a także bioróżnorodność i krajobraz. To rolnictwo na niebiesko tu pokolorowane, to jest pośrednie i ono leży pomiędzy jakby. No bo to jest normalne, tego oczekujemy. Jeżeli coś, system jest pomiędzy, to i wyniki będą pomiędzy skrajnymi systemami. Natomiast duża różnica jest pomiędzy skrajnymi systemami, czyli intensywne rolnictwo schemizowane, a rolnictwo ekologiczne. Jest dowiedzione ponad wszelką wątpliwość, że rolnictwo ekologiczne służy środowisku, wspiera bioróżnorodność, wspiera bogactwo krajobrazu, wspomaga wody, glebę, powietrze i ogranicza wpływ na zmiany klimatu, czyli emisję gazów cieplarnianych przede wszystkim, o czym wiemy, że jest plagą współczesności. Także proszę Państwa, tutaj można by długo mówić, tylko w pigułce Państwu pokazałam pewne rzeczy i chciałam pokazać ostatni slajd, ale mi się tu nie udaje. Dlaczego? Wnioski. Myślę, że nie mamy już czasu na odczytywanie tych wniosków, ale mam nadzieję, że to, co powiedziałam, zaciekawiło Państwa. Zawsze będziecie mogli wrócić do szczegółów tej prezentacji i zadawać mi dodatkowe pytania, a ja bardzo Państwu dziękuję za uwagę i pozdrawiam. Bardzo dziękujemy Pani Profesor Ewie Rębiałkowskiej za prezentację. Pojawiło się to bardzo wielu wątków. Zanim przejdę do pytań, które się pojawiły, to chciałbym dopytać o jedną kwestię, ponieważ w tej prezentacji pokazała Pani kwestię różnicy konsumenta rolnictwa konwencjonalnego i ekologicznego, ale myślę, że tu warto dodać taką rzecz, że przede wszystkim korzystanie bezpieczne ze środków ochrony roślin w rolnictwie konwencjonalnym odpowiedzialnie, czyli zgodnie z dawkami, zgodnie z przeznaczeniem w określonych warunkach, jakby eliminuje te zasady i myślę, że to w większości rolnicy w Polsce odpowiedzialnie to stosują. A mamy też taką sytuację, i to pewnie warto też mieć pod uwagę, że mamy w globalnym rynku także żywność u nas w kraju, która napływa z krajów, gdzie być może to nie jest przestrzegane, stąd być może w tej żywności, która także w Polsce jest dostępna, takie sytuacje się zdarzają. Ale generalnie myślę, że też nasi rolnicy i nasi słuchacze konwencjonali z zasady starają się stosować odpowiedzialnie i korzystać z tych preparatów. Ale chciałbym przejść do tych zagadnień wpływu rolnictwa ekologicznego na zdrowie, bo mówiła Pani o stosowaniu nawozów wśród roślin i tu jest pytanie od Pana Filipa. Jak najlepiej stosować nawozy, w jakich dawkach, aby wszystko było zdrowe? No pytanie można powiedzieć bardzo ogólne, ale też przekładające się jakby na ten obszar, o którym Pani wspominała, więc jakby Pani się do tego stosunkowała? Jak stosować nawozy naturalne? No więc właściwie... Jak stosować nawozy? Generalnie nawozy, ja osobiście mogę się powiedzieć tylko o stosowaniu nawozów, które są typowe dla rolnictwa ekologicznego. Bo no nie mogę i nie chcę wypowiadać o nawozach, powiedzmy, syntetycznych, mineralnych. To mówiłam już, co tutaj wynika z badań i o tym nie chcę mówić. Natomiast jeśli chodzi o nawozy te właśnie ekologiczne, to może parę podstawowych rzeczy. Więc tak, z badań wynika, że komposty, czyli wiemy, co to jest, materiał organiczny odpowiednio przetworzony, ułożony w pryzmach, następnie po pewnym czasie przerzucony, ten materiał jest najwartościowszy dla roślin, szczególnie polecany jest pod wszystkie warzywa, bo one są jakby najbliżej ziemi rosną, w związku z tym najszybciej pobierają i tutaj zdecydowanie komposty należy polecić. Ilości zależą od rośliny. Jedne rośliny będą potrzebowały więcej, inne mniej. Z tego co przykładowo, to powiedzmy ziemniak tak 20 ton na hektar, prawda, jest dosyć standardową taką ilością kompostu podziemniaka, ale to zależy też od gleby. Wiadomo, że gleba bogatsza będzie potrzebowała tego mniej, natomiast gleba bardziej piaszczysta będzie potrzebowała tego więcej. Trzeba sobie też to wypracować. Rolnik musi w okresie konwersji nauczyć się wielu rzeczy i dopiero wtedy przystąpić do już bardziej świadomego tutaj zarządzania tym nawozem. Natomiast i z latami nabiera się w tym wprawy. Natomiast jeżeli chodzi o obornik, no to też jedna główna zasada, nie należy stosować świeżego obornika
pod uprawy, ponieważ tam, jeżeli ten obornik nie będzie przekompostowany, to azot będzie stamtąd się, po prostu po pierwsze będą duże straty azotu, po drugie będziemy źle wpływali na rosnące rośliny, na ich fizjologię i na jakość płodu rolnego. Także musi być przekompostowany obornik. I kolejna rzecz to nawozy zielone, no to po prostu warto je stosować, szczególnie motylkowe. Jeszcze nie powiedziałam tu, no bo to jakby nie było moim głównym tematem, ale szalenie ważny jest dobry płodozmian w rolnictwie ekologicznym. A w tym płodozmianie absolutnie nie może zabraknąć roślin motylkowych. One powinny stanowić około 1/4 roślin uprawianych w danym gospodarstwie, bo wiemy, że rośliny motylkowe będą nam wzbogacały glebę, są w stanie przy pomocy bakterii brodawkowych syntetyzować związki azotowe i w związku z tym ich obecność w naszym gospodarstwie ekologicznym jest po prostu konieczna. Bez tego nie możemy sobie wyobrazić, więc tyle może bym powiedziała najważniejszych takich rzeczy na gorąco, jeżeli chodzi o właśnie nawożenie w rolnictwie ekologicznym, bo takie to zrozumiałam, że o to jest pytanie pana Filipa. Nie wiem, czy to o to panu chodziło, ale starałam się na to odpowiedzieć. Dobrze, kolejne pytanie, bo ono myślę, że też jest ciekawe i wydaje mi się, że chyba dzisiaj jeszcze w naszym webinarium nie padła odpowiedź na to pytanie w żadnej z prelekcji. Czy w jednym gospodarstwie można prowadzić jednocześnie konwencjonalną i ekologiczną uprawę, na przykład dzieląc pola, czyli dzieląc gospodarstwo na jakieś części, jedne pola w konwencji, drugie w ekologii? Co pani profesor? To znaczy, to pytanie w zasadzie byłoby bardziej adekwatne do wykładu moich przedmówców, moich kolegów, ale ja wiem, że tak, właśnie nawet dzisiaj o tym rozmawialiśmy, zmierzając tutaj do Poznania, że tak, i coraz więcej rolników to robi w Polsce i pewnie w innych krajach, ale w Polsce charakterystyczny jest trend, że wielu rolników ma produkcję konwencjonalną, która często dominuje w gospodarstwie, natomiast wydziela fragment gospodarstwa, który musi absolutnie być oddzielony i wyraźnie wyodrębniony przestrzennie i tam wprowadza metodę ekologiczną na pewnej powierzchni, która no, jest z reguły jest to mniejsza część całego gospodarstwa, czyli większość konwencjonalna, a na pewnym fragmencie ekologiczna. Taki jakby obserwujemy taki schemat u wielu rolników, jest to dopuszczalne według regulacji unijnej i automatycznie według naszej krajowej, więc tak się robi. Natomiast tak jest moje osobiste podejście, no, ale to bardzo osobiste, ponieważ ja zajmuję się tą tematyką jeszcze dłużej od pana profesora Maciejczaka, bo ponad 30 lat i z tego, czego mnie uczono, uczył mnie pan profesor Górny, Mieczysław Górny, który był ojcem rolnictwa ekologicznego w Polsce i on zawsze swoje wykłady zaczynał od tego, że musimy dbać o obieg materii w gospodarstwie i dążyć do jego zamykania. Czyli co to oznacza? Żeby były i rośliny, i zwierzęta w gospodarstwie i żeby gospodarstwo było pewną całością, koncepcja pewnej całości, czyli podejście holistyczne. Jeżeli my mamy, jeden i ten sam rolnik ma dwa rodzaje produkcji w swoim gospodarstwie, to już chyba jest oczywiste dla wszystkich, że z tą holistycznością tutaj nie jest to dokładnie tak, jak byśmy sobie powiedzmy ideologicznie życzyli. Ale no, musimy się skonfrontować z tym, że taką mamy obecną rzeczywistość. No i jest to dopuszczone prawnie i wielu rolników tak postępuje. Niektórzy później stwierdzają, że to tak dobrze jest z tym ekologiczną produkcją, dobrze idzie, że stopniowo coraz więcej mają ekologicznej, a coraz mniej konwencjonalnej. Więc może jest to jakaś tam droga, na pewno pozytywna ogólnie. Kolejne pytanie bardzo ważne, myślę, że problemowe, ale to też efekt zapewne ostatnich miesięcy wojny w Ukrainie i zakłócenia łańcuchów dostaw żywności. A pytanie od pani Beaty jest następujące. Jak zabezpieczenie żywnościowe i rolnictwo ekologiczne pogodzić w perspektywie wieloletniej? Czyli jak to masowe zapotrzebowanie na żywność i tą półkę żywności ekologicznej, która stanowi stosunkowo jeszcze niewielki procent całej żywności produkowanej w Europie i można powiedzieć na świecie, jak te dwie potrzeby połączyć z sobą? Ja myślę, że tu trzeba by rozdzielić dwie rzeczy według mnie przy tym temacie. Trzeba by rozdzielić sytuację Polski i Europy od sytuacji
innych kontynentów i całego świata. Bo to jest związane z bardzo wieloma sprawami, z sprawami polityki przede wszystkim, która rzutuje również, jak wiemy, na produkcję żywności, z uwarunkowaniami środowiskowymi i mnóstwem globalizacji, mnóstwem jeszcze innych rzeczy. Natomiast jeżeli mówimy o Polsce, to Polska produkuje dość żywności, żeby nie tylko wyżywić nasz naród, ale również eksportować. W związku z tym argumentacja, że musimy mieć rolnictwo konwencjonalne koniecznie, bo inaczej Polacy nie będą mieli co jeść, no jest bezpodstawna. Uważam, nie popadając w jakiś nadmierny idealizm, że my jesteśmy w stanie prowadzić na znacznie większą skalę rolnictwo ekologiczne. Mówię o Polakach, mówię o naszym kraju. Mając takie, a nie inne uwarunkowania środowiskowe, glebowe, kulturowe, rodzinne, czyli w sensie, że dużo jest nadal gospodarstw rodzinnych, i klimatyczne, wszystko to skłania do tego, że na pewno u nas, nie mówię, że 100%, bo to może byśmy pojechali trochę za daleko, aczkolwiek dlaczego nie kiedyś. Natomiast uważam, że zdecydowanie możemy i powinniśmy zwiększyć odsetek rolnictwa ekologicznego w Polsce bez obawy, że zabraknie żywności. Bo główne pytanie, jak rozumiem, główna intencja tego pytania to jest taka, że jak my będziemy wyglądać w pewnym momencie, bo przecież ludzi coraz więcej, przecież brakuje żywności, a rolnictwo ekologiczne nas nie wyżywi i wszyscy albo część narodu z głodu umrze. No Polsce to nie grozi, nie grozi to również Europie. Nie grozi to również Europie. Także wydaje się, że koncepcja strategii, o której mówił profesor Maciejczak, wspominał już o Zielonym Ładzie Europejskim i koncepcja wprowadzenia 25% rolnictwa ekologicznego już bardzo niedługo, za kilka lat, we wszystkich krajach europejskich, czy Unii Europejskiej raczej, jest koncepcją bardzo uzasadnioną, bardzo słuszną i właściwie realistyczną, jeżeli byśmy naprawdę wszyscy tego chcieli, mówię i zarówno o rządzie, jak i o obywatelach, społeczeństwie, to możemy dojść chociaż dojść do 25% z naszej pozycji, gdzie mamy niecałe 4% w Polsce, no będzie trudno w tak krótkim czasie. Tym niemniej jestem bardzo głęboko przekonana, że to jest słuszna droga. Natomiast czy świat może przestawić się na rolnictwo ekologiczne? Tutaj tylko mogę powiedzieć o jednej rzeczy. Myślę, że docelowo za ileś tam lat, to nie będzie jutro ani pojutrze, myślę, że w tym kierunku świat będzie musiał iść, z wielu powodów. Po prostu z powodu takiego, że za bardzo zakłóciliśmy już środowisko na całym świecie i musimy zacząć odwracać ten trend, bo inaczej ludzkość po prostu wyginie. I wydaje mi się, że to jest realne w dłuższej perspektywie czasowej. A przykład chcę podać z Indii. W Indiach kilka prowincji indyjskich całkowicie przestawiło się już na produkcję ekologiczną. Na przykład stan Kerala jest w 100% przestawiony już na produkcję ekologiczną. To są miliony, wiele milionów ludzi, bo wiemy, jakie wielkie są Indie. Ten kraj ma duże tradycje, dalekie, po prostu bardzo dawne tradycje rolnictwa ekologicznego, biodynamicznego, to jest pewna odmiana rolnictwa ekologicznego i oni w tej chwili zaczynają te tradycje bardzo mocno wykorzystywać i iść w tym kierunku. No i to jest taki przykład, że ten trend obserwujemy nie tylko w Europie, ale również w innych krajach daleko od nas położonych. Kolejny może przykład z Afryki. Są badania, które mówią, że gospodarstwa, jeżeli wprowadzi się prawidłowe gospodarowanie ekologiczne, powiedzmy w Afryce, w jakimś kraju, to okazuje się po pewnym czasie, że wyniki produkcyjne są tam naprawdę lepsze w porównaniu do tak zwanego tradycyjnego rolnictwa afrykańskiego, które wykorzystuje również syntetyczne środki produkcji, ale też nie wykorzystuje naturalnych sił przyrody lub zanikła ta tradycja. Krótko mówiąc, poza tym tam rolnictwo często jest ekstensywne, bardzo ekstensywne. Jeżeli wprowadzimy rolnictwo ekologiczne ze wszystkimi zasadami, to się okazuje, że właściwie plonowanie zaczyna być lepsze, i wyniki produkcyjne lepsze,
To są przykłady z kolei z Afryki. Więc myślę, tutaj w tym zakresie jest dużo specjalistów, akurat o tym, o czym w tej chwili mówimy, jest dużo specjalistów, którzy lepiej znają ode mnie temat. Ja tylko mówię to, co powiedzmy wiem, tą część wiedzy przekazuję, ale jest to wiele analiz światowych nawet wykonano na poziomie światowym, że jest możliwe przestawienie w wielu krajach w ogromnym stopniu na produkcję ekologiczną bez uszczerbku dla ludzkiego żołądka i dlatego, żebyśmy mieli co jeść. Więc tak bym to po prostu odpowiedziała na to pytanie. Pani profesor, dziękuję za tą wyczerpującą odpowiedź. Na czas antenowy na pytania się zakończył, ale chcę Państwu powiedzieć, że to nie koniec naszego spotkania, bo już za chwileczkę po krótkiej przerwie technicznej na przemulowanie naszego studia pojawi się tu w studiu cała trójka naszych ekspertów, w tym oczywiście pani profesor, i będziemy dalej dyskutować w temacie rolnictwa ekologicznego, ale dołączą do nas także dwaj rolnicy ekologiczni, którzy opowiedzą o swoich doświadczeniach, o swojej drodze z rolnictwem ekologicznym. Ja Państwa już na tą dyskusję teraz zapraszam. Krótka przerwa, żebyśmy mogli studio do tego przygotować. Pani profesor, dziękuję serdecznie i dziękuję za prelekcję, bardzo. I za dyskusję. Dziękuję i widzimy bardzo. Się już za momencik na dyskusji z udziałem wszystkich naszych ekspertów i rolników ekologicznych. Zostańcie Państwo z nami.